Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie, powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój Pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. A komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Człowiek, który czuwa, jest gotowy na przyjście Pana. Bo tam, gdzie jest troska o człowieka, jest równocześnie troska o zbawienie. Tam jest troska o więź z Bogiem. Zobaczmy, czuwanie jest więzią. Jeżeli nie ma między mną a drugim człowiekiem więzi, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jest więź między mną a Bogiem. Ja nie twierdzę, że musi być więź ze wszystkimi, nie, ale przynajmniej jedna normalna, prawdziwa, szczera więź. Ten, który czuwa, jest gotowy na przyjście Chrystusa. I on nie pozwoli wejść do swojego umysłu i serca myślom, poglądom, ideom, emocjom szkodliwym dla jego wiary. Zauważmy, jak ważne jest to, co ja wpuszczam do mojego umysłu. Jakie obrazy oglądam. Bo to wszystko przychodzi do mojego serca. Kształtuje je. Moje myśli, to na co patrzę, sprawia, że moje serce jest czyste albo nieczyste, prawdziwe lub fałszywe. Bóg nie włamuje się do naszego umysłu i serca. Włamuje się jedynie szatan. I trzeba być gotowym. Nie można dać się zaskoczyć. Nie wolno być nieprzygotowanym. Nie wolno spać. Bodajże to Antony de Mello w jednej ze swoich książek mówi, że generalnie to my śpimy. Śpimy. Jest taka... To znaczy, jesteśmy jakby duchowo, moralnie na pewne sprawy niewrażliwi, a budzimy się jedynie wtedy, kiedy są rekolekcje, kiedy spowiedź, która mnie jakoś bardzo mocno uderzy, dotknie, a potem znowu zasypiamy. Uczniowie w Ogrodzie Oliwnym posnęli. To jest jakiś taki też obraz tego, że sprawy Jezusa nie były dla nich aż tak bardzo ważne. Nie twierdzę, że nie byli zmęczeni. Mogli być zmęczeni wielością tych doświadczeń, przez które przechodzili, a których nie rozumieli. Ale zauważmy, bycie śpiącym w wymiarze ducha oznacza też pewną obojętność, brak czuwania, brak zainteresowania. Oczekiwać to wychodzić naprzeciw, ale wychodzić naprzeciw wartościom, a nie antywartościom. Wychodzić naprzeciw dobru, a nie złu. Wychodzić naprzeciw Bogu, a nie demonom. Dążyć ku czemuś. Ku czemu dążę? Ku czemu ja wychodzę? Na czym mi tak naprawdę dzisiaj, wczoraj zależało?
Dla człowieka wierzącego przyszłość ma oblicze Jezusa, ma oblicze Boga, Ojca. Są dwa takie sposoby oczekiwania na Jezusa. Jeden polega na poczuciu odpowiedzialności za innych, na byciu sługą innych. I drugi polega na poczuciu byciu Panem wobec innych, uznaniu innych za niżej stojących od siebie. Sługa albo ten, który innymi gardzi, który innych poniża. Zobaczmy, bycie sługą to jest oczekiwanie na Pana. Gardzenie innymi to jest brak czuwania, tym samym brak oczekiwania. Kim jest złodziej w wymiarze duchowym, moralnym, wspólnotowym? To jest człowiek dwulicowy. Kim innym jest w dzień, kim innym w nocy, albo też kim innym jest będąc sam w czterech ścianach swojego pokoju. I działając w ciemności, on ma nadzieję, że będzie mógł się ukryć, że nie będzie rozpoznany. Złodziejem mogę być ja, ale może być także bliski mi człowiek, którego postrzegam jako serdecznego przyjaciela. Bo my do końca nie wiemy, kim jest ten, z którym żyję na co dzień. Nie wiemy do końca. Człowieka stać na miłość, odpowiedzialność, ale człowieka stać też na zdradę, na nieuczciwość, na takie życie pokręcone, które sobie i innym stara się serwować. Złodziejem jest ten człowiek, który podstępnie depcze normy religijne, zasady wiary, zasady życia małżeńskiego, prawda? Aby wziąć na przykład to, co nie jego. Zdrada w małżeństwie, czy zdrada w kapłaństwie, zdrada w życiu zakonnym. Biorę to, co nie jest moje, to, co mi się nie należy, bo ja już wybrałem, bo ja już pokochałem. Bo ja już pokochałem. Ktoś liczy na mnie, na moją wierność. Tam, gdzie nie ma wierności, jest zdrada. Tam, gdzie jest zdrada, jest złodziejstwo w wymiarze duchowym i moralnym. Można pozwolić na to, nie będąc zupełnie świadomym, aby inni mnie uśpili. Moją czujność. Potem pojawia się zdziwienie, jak on mógł to zrobić. Jak ona mogła mnie w ten sposób potraktować? Prawda? My się dziwimy, że zaistniało określone zło, bo żyliśmy w jakimś stanie nieświadomości. Pamiętam taki list, który otrzymałem od mężczyzny. Był inżynierem, pracował, ale w pewnym momencie tak bardzo kochał żonę i mieli już chyba czworo czy pięcioro dzieci, postanowił zająć się domem. Żona była lekarzem. Chciał, żeby ona się jako lekarz rozwijała, pracowała w szpitalu, brała nocne dyżury, coraz mniej było jej w domu. On zajmował się dziećmi, odrabiał z nimi lekcje, prał, prasował, sprzątał, robił wszystko to, co robi kobieta w domu. I napisał list, bo otrzymał taką informację od żony, że żona się zakochała w innym lekarzu i od niego odchodzi. I co ja mogę zrobić, żeby najstarsza córka była wobec swojej mamy, pozostała w jakichś takich dobrych, pięknych, szlachetnych myślach, żeby o swojej matce nie myślała źle. Ja napisałem przede wszystkim, bracie drogi, popełniłeś ten kardynalny błąd, że obowiązki w domu, w małżeństwie powinny być dzielone. Jeżeli człowiek, czy to mężczyzna, czy kobieta, nie są zaangażowani w tworzenie tej rzeczywistości małżeńskiej, domowej, rodzinnej, to w jakiś sposób czai się zdrada. Jeśli on nie wkłada w serca w ten dom, to ten dom nie będzie jego. I on w jakimś momencie będzie szukał kogoś, kto przez zdradę stanie się w cudzysłowie jego domem. Jak bardzo łatwo jest zdradzić, kiedy nie wkładamy
serca do końca w to, do czego jesteśmy powołani, co jest naszą misją. Złodziej to człowiek, który wykorzystuje stosowną dla siebie chwilę, gdy inni są zdezorientowani, zamyśleni, nieszczęśliwi albo emanujący radością. Wchodzą do umysłów i serc innych niepostrzeżenie, bez zgody, bez przyzwolenia. Wchodzą w obszar czyjejś prywatnej przestrzeni. My czasami wpuszczamy drugiego człowieka i pozwalamy się w jakiś sposób zasugerować, zmanipulować, bo on tak myśli, a ja do niego mam zaufanie. A może trzeba znowu jakby zweryfikować to, czy faktycznie ten, którego nazywałem przyjacielem czy przyjaciółką, nadal nim jest. Człowieka poznajemy między innymi po tym, jak myśli. Jak myśli i co mi daje. Po jakości daru poznajemy dawcę. Człowiek wierzący nie powinien pozwolić się zaskoczyć. Nie powinien pozwolić na manipulowanie swoim myśleniem, swoimi wartościami, swoimi wyborami, ponieważ jego gotowość jest zawsze związana z życiem w światłości. Jeżeli żyję blisko Jezusa, to rozpoznam tego, który nie przychodzi w imię Pańskie.